Siema, ja jestem Seci, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o skinie do Bee oraz skinie do Bibi, które niedługo zostaną dodane do Brawl Stars. Pokażę wam, jak będą one wyglądały, ile najprawdopodobniej będą one kosztowały oraz kiedy zostaną one dodane do gry. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję najlepiej wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale. Zapraszam was również do opisu tego filmu, bo tam znajdziecie moje wszystkie social media, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zerkajcie do opisu. Napiszcie w komentarzu skiny, a ja przypnę wam serduszko. No i słuchajcie, ja już nie będę niepotrzebnie przedłużał, no i lecimy sobie do tematu dzisiejszego odcinka. Okej, a więc na wstępie nie mówiłem, ale myślę, że powiem wam, bo jest to całkiem ciekawe, że te skiny zostały stworzone w ramach akcji Supercell Make. No i skin do Bibi został stworzony przez Mike Blue G oraz skin do Bibi został stworzony przez Kent2D. Jest to dosłownie ta sama akcja, gdzie były wcześniej tworzone skiny do Bo, a teraz po prostu była akcja, gdzie były stworzone skin do Bibi oraz do Bee. No i słuchajcie, tak te skiny wyglądają, więc po lewej mamy skina do Bee, po prawej mamy skina do Bibi. No i słuchajcie, żaden z tych skinów mi się nie podoba i w sumie ta Bee, jestem ciekaw, jak ona będzie wyglądała w grze, bo jest taka czarno-biała, więc no nie wiem, ciekawe, jest to naprawdę ciekawe, bo mamy w Brawl Stars na razie same kolorowe skiny, taki czarno-biały skin. No jestem w sumie ciekawy, jak to będzie wyglądało w grze, a ta Bibi po prawej, no taka, szczerze mówiąc, nie, to te oba skiny tak tracą swój urok tych postaci, bo ta po lewej Bibi tutaj jest jakby taka, nie wiem, jakby to te postacie tracą urok przez te skiny, ten po prawo do Bibi tak samo, to w ogóle nie wygląda trochę jak Bibi, tak średnio ją przypomina. No tak średnio, są zmienione twarze i to dosyć mocno i no szczerze mówiąc, no niby coś tam nie przypomina kształtem, ale no z twarzy no nie za bardzo. Ale jest to oczywiście moje osobiste zdanie i każdy może mieć to zdanie inne. No i teraz myślę, że powiemy sobie, kiedy te skiny zostaną dodane. Więc co do daty wydania tych skinów, to na pewno nie będzie to ani maj, ani czerwiec, bo już mamy jakby na te dwa miesiące skiny już podane wszystkie. I wśród tych skinów nie ma tych skinów, więc na pewno nie zostaną w tych miesiącach dodane. Więc tak najwcześniej te skiny mogłyby zostać dodane dopiero w lipcu, ale no tak naprawdę wątpię, że to będzie ta data, bo ostatnio jak była ta akcja z właśnie Supercell Make ze skinami do Bo, to te skiny zostały dopiero dodane po kilku miesiącach i trzeba było troszeczkę na nie czekać, więc no pewnie tym razem będzie tak samo, że trzeba będzie na nie czekać. Więc co do dodania tych skinów, to jest to naprawdę ciężko na ten moment obstawić i tak naprawdę no na razie nie mam żadnych informacji, kiedy one zostaną dodane. No i teraz najciekawszy fragment tego odcinka, czyli ile te skiny będą kosztowały. A więc wydaje mi się, że no spójrzmy sobie na to zdjęcie i zobaczmy tutaj. Po lewej mamy oczywiście Bee, no i najpierw sobie ją obstawimy i na razie nie wiadomo, czy będą te skiny za gemy, czy za star points, i to dopiero się dowiemy no za jakiś czas, kiedy te skiny już będą tak bardziej zapowiedziane, kiedy już będziemy o nich mieli więcej informacji. A więc najpierw powiemy o Bee, a więc Bee tutaj, jeśli najpierw powiem wam za gemy ceny, a później powiem wam za star points ceny. A więc jeśli by to miała być ta Bee za gemy, to wydaje mi się, że taka cena 150 gemów, to myślę, że tyle by ona kosztowała. Natomiast jeśli by była ona za star points, no to myślę, że 50 tysięcy to jest na tą Bee za dużo, więc myślę, że obstawiałbym, że byłoby to 10 tysięcy star pointsów. A więc teraz pora na skina do Bibi. A więc zobaczmy, ten skin ma oczywiście tutaj dużo kolorów, jest on całkiem kolorowy, ma on oczywiście więcej szczegółów, więc wiadomo, że jego cena będzie wynosiła więcej niż ten skin do Bee. Przynajmniej takie jest moje zdanie, no i słuchajcie, tutaj jeśli by ten skin kosztował za gemy, to myślę, że jego cena wynosiłaby 300 gemów. No tak mi się wydaje, że 300 gemów, chociaż no możliwe też, że 150 gemów, chociaż no ciężko jest powiedzieć, naprawdę ciężko, bo raz Supercell daje takie skiny za 150 gemów, a raz za 300 i nie wiem, czasami szczerze mówiąc, jakbym, ja bym zamienił te ceny odwrotnie, no ale jakby, nie wiem, ciężko jest mi obstawić, ale tak bym obstawiał. Natomiast jeśli ten skin kosztowałby star pointsy, to myślę, że tak 50 tysięcy star pointsów. A więc to już na tyle w dzisiejszym odcinku, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale.
Oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i myślę, że już nie ma co bez potrzeby przedłużać, także to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć!